Na listopadowym zgrupowaniu przed towarzyskimi starciami z Urugwajem oraz Meksykiem pojawią się nowe twarze. Szansę debiutu otrzymają gracze prezentujący aktualnie wysoki poziom w Lotto Ekstraklasie. Przemysław Frankowski z Jagiellonii Białystok, Rafał Kurzawa z Górnika Zabrze oraz reprezentujący barwy Zagłębia Lubin Jarosław Jach i Jakub Świerczok. Powołanie tego ostatniego było dla części kibiców wielkim zaskoczeniem, ale forma, którą obecnie prezentuje, tłumaczy decyzję selekcjonera. 10 bramek oraz 2 asysty w 16 spotkaniach to wynik, który wyróżnia Kubę na tle innych napastników. A przecież jeszcze 2,5 roku temu Jakub wrócił z podkulonym ogonem do Polski, po zweryfikowaniu jego umiejętności przez mocniejszą ligę, jaką niewątpliwie jest Bundesliga. O wychowanku Krakowi zrobiło się głośno, gdy w wieku 19 lat w pierwszoligowej Polonii Bytom zdobył 12 goli w rundzie jesiennej. Wiosnę rozpoczął już jako zawodnik Kaiserslautern, jednak epizod w niemieckim klubie był pasmem porażek, zarówno indywidualnych, jak i drużynowych. W 6 meczach nie zdobył ani jednej bramki, ponadto zespół Czerwonych Diabłów spadł z ligi. Następnym etapem jego kariery było poszukiwanie formy. Początkowo na wypożyczeniu w Piaście Gliwice, a w późniejszym okresie w drużynie rezerw Kaiserslautern. Niestety nie przyniosło to pożądanych efektów i Jakub definitywnie pożegnał się z klubem z południowo-zachodnich Niemiec. Występy w Zawiszy Bydgoszcz oraz Górniku Łęczna przeszły bez większego echa i urodzony w Tychach zawodnik spróbował swoich sił w klubie z rodzinnego miasta. Jak się okazało, był to strzał w dziesiątkę, ponieważ Jakub był wyróżniającym się graczem pierwszoligowych rozgrywek. W 31 spotkaniach strzelił 16 goli oraz zanotował 3 asysty. Dobra forma zaowocowała transferem do Zagłębia Lubin, w którym występuje obecnie. Świerczok jest świetnie wyszkolony technicznie. Posiada wyśmienity dribbling, który wykorzystuje podczas meczów. Jest skutecznym napastnikiem, potrafi się dobrze zastawić i odegrać. Czasami zagra niekonwencjonalnie, co wyróżnia go spośród wielu klasycznych dziewiątek. Dobrze czuje się w grze kombinacyjnej oraz nie można odmówić mu ambicji boiskowej. Mamy nadzieję, że jego przygoda z reprezentacją nie zakończy się na listopadowym zgrupowaniu, a Jakub przekona selekcjonera, że zasługuje na miejsce w kadrze i wyjazd na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Rosji. Trzymamy kciuki za dalszy rozwój kariery gracza miedziowych.